Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiaj book haul, czyli będzie o zakupach książkowych, trochę mniej o tym, co przeczytałem i o nominacji do nagrody Nike. Book haul po 2 miesiącach, no ponad 2 miesiące, więc trochę szybciej niż zwykle. Myślałem od jakiegoś booktagu, żeby gdzieś tam pochodzić, bo pytaliście o to w komentarzach, żeby gdzieś tam pochodzić, po lesie, ponagrywać, poopowiadać coś w plenerze, ale jak przeglądam te booktagi, które są do zrealizowania, to ja nie widzę w sumie już nic ciekawego i sensownego. Większość pytań się powtarza. Myślałem nad swoim własnym, ale też nic sensownego nie przychodzi mi do głowy, więc no chwilowo nie bardzo mam pomysł. Chyba że ktoś z Was widział gdzieś na jakichś angielskich, zagranicznych, nie wiem, może nie angielskich stronach coś ciekawego, jakiś, nie wiem, nawet może challenge, który łatwo można zrobić, albo booktag, albo coś w tym stylu, to bardzo proszę o informację. No, a co do... Aha, trochę mniej tych książek przeczytanych jest, ale to ten moment u mnie w roku zawsze jest słabszy. Potem w wakacje trochę się więcej czyta, więc mam nadzieję, że uda się to nieco odrobić. Zresztą no, do równych tam wyzwań na Instagramie zwłaszcza wybieracie często bardzo długie książki i to tak się właśnie schodzi później. Więc tam chyba około 12 książek, 12 teraz czytam, jeżeli dobrze pamiętam. Większość recenzji mieliście już na kanale, tak? To były książki, które były recenzowane, były osobne filmy, więc ja o nich tutaj mówić nie będę. Ale o nagrodzie Nike najpierw. Mamy długą listę nagrodzonych książek i przeczytałem z nich całą jedną. A to i tak jest dobrze, bo były chyba takie lata, gdzie żadnej nie miałem przeczytanej z nominowanych do Nike. Przeczytałem całą jedną, czyli Szczelinami Wita Szostaka i ja trochę tam kręciłem nosem, bo to nie, znaczy mam wrażenie, że to poszło już w takie eksperymenty formalne, a z tej treści w sumie nie było dla mnie tam tak dużo ciekawych rzeczy, jak na przykład W cudzych słowach, które myślę, że są ciekawsze. Ciekawszą książką, ale myślę, że ze względu na samego autora to fajnie by było, gdyby tę nagrodę dostał, bo mu się należy jak psu zupa. Na pewno chciałbym przeczytać Akuszerki, które kiedyś gdzieś tutaj na book haulu wypłynęły i one tutaj za moimi plecami leżą i czytają, czekają na lepszy czas, ale to jest książka bardzo, bardzo długa. Ja chwilowo nie bardzo mam ochotę na grzęźnięcie w wielkich fabułach, bo już czai mi się tutaj Moby Dick, którego wymyślono mi do przeczytania na chyba ten miesiąc na Instagramie, więc no właśnie. Natomiast co do jeszcze nagrody Nike, cała reszta jakoś niezbyt mnie interesuje. Tam pisaliście o dwóch książkach, że warto je przeczytać, warto na nie zwrócić uwagę. Okej, pomyślę. Cieszy mnie bardziej to, co nie zostało nominowane, to, że wbrew temu, co wszyscy pisali, nie został nominowany Siemion. Bo gdzie to? Tu gdzieś stoi to u mnie Bella Ciao. Bo to było to takie przegięcie różdżki o ciupinkę. No, zdecydowanie nie. Mimo tego, że pióro facet ma naprawdę lekkie. Cieszy mnie brak nominacji dla Empuzjonu chyba, tak? Dla Empuzjonu, bo nie uważam, żeby to była dobra literatura i dobrze, że nie wygrało nazwisko tutaj Tokarczuk, bo ona miała dużo lepsze książki w swojej karierze. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Empuzjon nie dostaje nominacji do nagrody Nike, a dostaje nominację do Żuławia, czyli nagrody ze Świadka Fantastycznego. No, Żuław to jest fandom, no niech będzie. Fandom się podczepia pod Tokarczuk. Wreszcie, o 20 lat za późno. Tyle powiem. No ale okej. Z drugiej strony tak sobie myślę, że jest tam parę takich nazwisk, które nawet nie znając książek, ja bym widział, że to może być ta nagroda. Jak Zyta Rudzka na przykład. Czytałem jej jedną powieść i podziękuję za całą resztę. No jest, prawda, z nominacją.
Ciekawi mnie też ta nominacja dla Kurskiego. No i jeżeli to ma być takie, no panie tutaj nasz przełożony po części, dziękujemy za taką ładną książkę, długa lista, na krótką się pan już nie dostanie, to okej. Okay. Chociaż być może, no jest to wspomnieniowa książka zahaczająca o temat polskiego antysemityzmu, więc no tak, no Nike rzeczywiście tutaj mogłaby się znaleźć gdzieś nawet w finale, nawet dostać tę nagrodę, ale nie wiem, no mówię, nie czytałem, też to nie jest temat, który by mnie jakoś specjalnie tutaj interesował. Bo być może rzeczywiście napisał dobrą książkę, no z drugiej strony, jeśli tak jest, to czemu ma tej nagrody nie dostać, ale szczerze wątpię, żeby tu chodziło o to, bo książek w tym temacie pojawia się w Polsce co roku, co najmniej kilka i nie wiem, dlaczego akurat ona miałaby zostać nominowana. Ale jeżeli czytaliście Dziady i Dybuki i uważacie, że to jest niezła rzecz, to napiszcie mi o tym w komentarzach. A my już przechodzimy do dwóch książek, o których powiem, bo nie miały miejsca, nie znalazły miejsca na osobne filmiki. Pierwszą z tych książek jest Locus Solus Russella, tak, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, które to czytaliśmy na Instagramie w akcji wspólnego czytania i oczywiście dostały mi się tutaj już po głowie od jednego z oglądających, mam nadzieję, a może tylko komentujących, że ja nie rozumiem tej wielkiej literatury francuskiej, bo ja powiedziałem, że to jest taki poziom antyliteratury, że nawet mnie przerósł i ja zupełnie nie rozumiem, po co ta książka powstała, nie rozumiem jej, znaczy może inaczej, ja rozumiem założenie autora, ale nie widzę sensu wydawania takich książek z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, że to jest książka, która moim zdaniem ma sens tylko w języku francuskim. Ona traci wszystko w momencie przekładu. Dlaczego? Bo to była zabawa słowna. Russell układał sobie jakieś tam zdanie i przestawiając słowa przechodził do kolejnych zdań. Zrobił sobie takie skrable, które ułożyły mu się w jakąś tam w miarę zgrabną fabułę. Bo wygląda to mniej więcej tak, że jest pewien geniusz, mistrz, nauczyciel, który zaprasza grupę ludzi do swojego ogrodu, prowadza ich po tym ogrodzie, pokazuje im różne rzeczy, różne figurki, różne dziwne eksperymenty, ludzi, których ożywił i każdy z nich ma jakąś tam swoją historię, którą on opowiada. To początkowo to się wydaje kuriozalne, bo na przykład mamy głowę, odciętą głowę Dantona zanurzoną w jakiejś dziwnej substancji, do której nurkuje kot. Kot ma w pyszczku jakąś tam substancję, kot jest ogolony, i znaczy nie substancja, jakiś przedmiot i tym przedmiotem dotyka tej głowy Dantona i ta głowa Dantona mówi sobie jakieś rzeczy. I później mamy z tym związaną całą opowieść, tak? Albo mamy ludzi, którzy robią jakieś tam, nie wiem, dziwne rzeczy, chodzą po pokoju czy coś, inni ludzie się im przyglądają i potem się okazuje, że ci są trupami, które odgrywają ostatnie sceny swojego życia, a ci, którzy się przyglądają, to na przykład jest jakaś rodzina tego zmarłego, tak, która w ten sposób się jakoś tam, no nie wiem, pragnie pogodzić z jego śmiercią, albo wręcz przeciwnie. I tak wygląda cała książka i ona donikąd nie prowadzi. Ja wiem, że to był eksperyment, tylko jak ocenić eksperyment, jakie przyłożyć do niego wartości, jakie wartościowanie krytyczno-literackie tutaj przyłożyć, bo tu żadne nie pasuje. To jest coś, co jest już, co sytuuje się chyba już poza literaturą, chociaż literaturą jest, tak? Bo zupełnie rzecz, którą nawet widzicie, że ciężko mi się o tym mówi. Bo co ja mogę powiedzieć, że mi się nie podobało, ale jakie to ma znaczenie, tak? Ale gdybym nawet popatrzył na jej wpływ na literaturę, to ja rozumiem, że po latach zapomnienia, no tak, dadaiści, surrealiści powiedzieli, że to było świetne. Postmoderniści napisali sporo na temat tej książki, ale ja nadal nie widzę jej wpływu na literaturę. Tak? To, że to jest taki diamencik, który gdzieś tam po latach został odnaleziony, odkryty i stwierdziliśmy, że to jest fajne, no to wiecie, to jest trochę tak jak z poezją księdza Baki, nie? Że po latach iluś tam
już nieważne, czy co po wiekach, czy nie po wiekach, no ale stwierdziliśmy, dobra, no on jednak był ciekawy, tak? W tym był jakiś zamysł, w tym coś tkwiło, ale czy ksiądz Baka formatuje nam literaturę współczesną? No zaśpiewał go ten Zarmi chyba, tak? Raz może. To jest ciekawostka, to jest coś, że my na to patrzymy i mówimy, no dobrze, no to rzeczywiście był człowiek, który to sobie fajnie obmyślił, ale koniec. I tyle. Chyba wydaje mi się, że literatura jednak ma trochę inne funkcje. Tak, jednak powinna w jakiś sposób na nas wpływać. Nie twierdzę, że czegoś uczyć, nie twierdzę, że wywoływać emocje. Zmuszać do myślenia na pewno powinna. Ta książka nie zmusiła mnie w żaden sposób do myślenia, no ale oczywiście to może ja wartościuję. Być może jest to literatura, która zachwyci, nie wiem, matematyków, fizyków, którzy na co dzień z literaturą nie mają do czynienia i oni w tym odnajdą coś interesującego. No właśnie, znowu pada słowo interesujące. Jak ustawić kwestię, co jest interesujące, a co nie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie wartościowanie typowe dla recenzji, to ono tutaj się okazuje zawodne. My możemy dostrzec geniusz Russella, tylko wiecie, to jest taki geniusz, który nic nam nie daje. To jest tak, jakby on stworzył genialny bulbulator. No, tylko na co nam bulbulator? Wspaniały. Myślę cały czas, żeby taki krótki felieton na ten temat zrobić i spróbować sobie jakoś ten locus solus w głowie ułożyć, ale dla mnie no nie. Zupełnie nie. Podobnie jest z drugą książką, o której chciałem wspomnieć, czyli Z katedrą Wismansa. Tutaj już trochę krócej. Katedrę Wismansa czytałem przy okazji rozmowy w dyskusyjnym klubie książki o Welbecku i powiem szczerze, że o ile Katedra jest powieścią słabą ze względu na to, że nie ma w zasadzie bohaterów, no ma tak, bohatera być może, reszta bohaterów może ich nie być, tak? De facto nie ma też fabuły, bo fabuła katedry polega na chodzeniu po katedrze i zastanawianiu się, co powinien bohater zrobić. Natomiast jest arcyciekawym esejem o symbolice średniowiecza. I tyle, ile jest w tej książce informacji, nawet powiedziałbym, że jest przeładowana informacją o symbolice sztuki średniowiecznej, czy też średniowiecza w ogóle, tak? A głównie sztuki średniowiecznej. To jest niesamowita rzecz i to jest po prostu kopalnia wiedzy. Dla kogoś, kto chciałby, kogo by ten temat interesował, to bardzo polecam. Taką jako taką lekturę, tak tutaj sobie od czasu do czasu jakiś fragment tej katedry przeczytać, to rzeczywiście warto. Podobno pisaliście, że kolejne tomy są niezłe, znaczy, że opat, tak, że opat jest lepszy. Nie wiem jak z tym satanistycznym, z tą pierwszą częścią. Ostatnio chyba zostało wznowione. A pomyślimy. A tymczasem przechodzę do otwierania paczek. Może zacznę od tych, które są już otwarte. A na wstępie pokażę jeszcze, że przeczytałem, ale nie będę zdradzał, bo za parę dni być może na Instagramie będziemy mówić o książce Człowiek, który kochał Syberię, Roy Jacobsen, Aniel Spitz. Powiem tylko, że książka jest przepięknie wydana ze starymi ilustracjami. Na faktach, to jest historia na faktach o właśnie badaczach Syberii, dwóch, trzech z XIX wieku, ich wpływie na naukę. Tak, przepiękne, mnóstwo przepięknych ilustracji. Natomiast sama książka bliższa moim zdaniem jest już locus solus. Tyle tylko powiem, niż jakiejś sensownej, fajnej powieści. Może najpierw tak, książki, które mi tutaj mam, nie w opakowaniach, tak? Kupiłem od jednego z widzów, znajomych, no, Echopraksję Petera Wattsa. Ja tak trochę jak pies do jeża podchodzę do tego autora encyklopedii science fiction, tak jak się tutaj o nim mówi, no ale... Może, pożyjemy, zobaczymy. No jestem ciekawy, na pewno
Ciekaw jestem tej książki, zobaczymy, co z niej wyjdzie. W ogóle wielkie, wielkie miałem problemy z tą paczką, bo do mnie ten firma wysyłająca pisała, czy ją nie dostałem, bo chyba im zginęła i że jej będą szukać i tak dalej. A w paczce była jeszcze jedna książka. To było to wydanie raportu mniejszości Filipa Dicka. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja je bardzo lubię. To jest tam czwarty tych wszystkich opowiadań. Aczkolwiek to jest trochę inne tłumaczenie, bo zwróciłem uwagę, że jedno z moich ulubionych opowiadań Filipa Dicka, czyli Czasy swawolnej Pet, tutaj są przetłumaczone jako Czas wesołej Pet. To zresztą, jeśli dobrze pamiętam, dało później Dickowi taką podkładkę pod jedną z powieści, ale teraz uciekł mi tytuł z głowy, bo czytałem i wersję z opowiadań, i wersję z powieści. I jeśli dobrze pamiętam, to finał opowiadania był chyba fajniejszy. No, są to też takie teksty jak ten, jak Autofab, jak oczywiście słynny raport mniejszości. Tak, i o, my odkrywcy, to chyba w oryginale było My zdobywcy. To jest przerażające opowiadanie, bardzo je też lubię. No może wrócę do tego Dicka, no zobaczymy. Dobrze. Popatrzmy, co by tu jeszcze, może z tych książek, które są już otwarte, bo musiałem coś wyjmować. O, właśnie. Taką ciekawostkę sobie kupiłem. Chciałem już dawno, od jakiegoś czasu. I był to biały kruk, którego się kupić nie dało w normalnej cenie, bo olbrzymie kwoty kosztował, a teraz jest już wznowienie i można się nie przejmować. Wieszanie Jarosława Marka Rymkiewicza. Powiem tak, no bardzo lubię i jego poezję, i bardzo lubię jego rozmowy polskie, tak? Uważam, że to jedna z najlepszych polskich powieści końca XX wieku. Wieszanie, jeśli dobrze kojarzę, to jest esej, tak? To jest esej o końcu I Rzeczypospolitej, ale nie tylko, też o budowie czegoś na właśnie, o budowaniu czegoś na wyrokach śmierci. I tak przynajmniej mi mówiono o tej książce. No zobaczymy. Bardzo sobie pamiętam tę niesamowitą scenę z tej książki o właśnie bodajże wieszaniu Targowiczan przy ogniu pochodzącym z wież ustawionych z odchodów końskich bodajże, chyba sprasowanych, tak, bo je się paliło właśnie. No taka bardzo, bardzo symboliczna była ta scena i bardzo mi się podobała. No, zobaczymy. Tutaj mam dwie książki. To nawet nie pamiętam, że kupiłem. Jeden z moich ulubionych noblistów ostatnich lat i jestem w tej miłości do niego chyba odosobniony, bo jest to Patrick Modiano, Dora Bruder. I chciałbym się przekonać, czy Patrick Modiano pisze całe życie jedną i tę samą powieść, bo czytałem dwie, przejrzałem sobie chyba jeszcze dwie kolejne i wydawały mi się bardzo podobne. Zobaczymy, jak będzie z tą. A tutaj akcja się, też właśnie co jest ciekawe, u Patricka Modiano z reguły akcja się rozgrywa we Francji sprzed roku 68, ale tutaj to jest chyba o Francji czasu okupacji. No ciekawe. Magazyn Literacki Książki go poleca. Ja go bardzo lubię. Uważam, że to jeden z najbardziej interesujących noblistów właśnie ostatnich lat. O, dużo zakładek dostałem. Kto to mi dał tyle zakładek? Tantis. A, Tantis dał trochę. Dobrze. A tutaj też ciekawostka. O, wyjmę tę książkę albo nie wyjmę. Nie, wiecie co, bo czas się zbliża powoli do końca, to znaczy w sensie do przerwy, to wyjmę tę książkę w momencie przerwy i za chwilę wracamy do nagrania. No i już jestem, książkę udało się wyjąć. I tutaj co ciekawe, rzadko się spotyka chyba już dzisiaj, bo na książce mam taką informację, że tylko dla czytelników dorosłych. Tylko dla czytelników dorosłych. Rzadko chyba się już tak o książkach pisze. To jest powieść. Z okładki dowiaduje się, że nominowana w 2020 do The Booker Prize.
I słuchajcie, wydana przez wydawnictwo Czarne, więc ja myślałem długi czas, że to jest reportaż. Tytuł Tu byli, tak stali, Gabriel Krause, człowiek, Brytyjczyk bodajże, polskiego pochodzenia, tak, brytyjski pisarz polskiego pochodzenia, debiutancka powieść i już nominacja do Bookera. Powieść o półświatku, chyba tak można powiedzieć, o półświatku brytyjskim, londyńskim, czyżby, tak, to jest o Londynie, tak, chyba tak. Człowiek należał do gangu, więc być może w jakiś to sposób jest autobiograficzna historia, ale z opisu i z tego, co tak jak przejrzałem z jakichś fragmentów, wydaje mi się, że to będzie podobne do Trainspotting. Gdyby tak było, bardzo, bardzo lubię ten film, więc pewnie byłbym zadowolony, ale pytanie brzmi, jakby mi się Trainspotting czytało. Bo może wcale nie wczytałoby mi się tak dobrze, jak mi się to wydaje. Teraz tutaj jakaś duża paczka z antykwariatu, więc tam mogą być różne rzeczy. Zaraz się dowiemy. Chyba już długo leżała i czekała na lepszy czas. A, wiem, bo to są takie rzeczy, których nie kupiłem, nie wiedzieć czemu, na targach. A może... Chyba była jakaś zaporowa cena i zobaczyłem, że używane da się kupić dużo taniej. Dobra, to zdecydowanie nie jest na ten. Nie jest tu dla mnie, ale co ja tu mam? To już chyba nie antykwariat, bo to jest Tezeusza wprawdzie paczka, ale to coś innego, bo książka wygląda na nową, chociaż trochę się pozaginały strony, ale to już trudno, jakoś to przeżyję. Wielka księga, dzieje Herodota w tym nowym, bardzo fajnym wydaniu z czytelnika, z którego mam już ksenofonta i też stoi i czeka na lekturę. Tak, dzieje Herodota i od wydawnictwa Czytelnik też się dowiedziałem, że podobno kolejne książki z tej serii jeszcze w tym roku są planowane. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Nie powiem, że nie mam pewnego pomysłu na to, żeby samemu coś napisać, co by z Herodotem było w jakiś tam sposób powiązane i że to jest książka, która gdzieś tam się zbiera obok Platona, do tego, żeby gdzieś tam w głowie sobie ten świat ułożyć. No, zobaczymy. Kolejna rzecz. To jest rzecz, którą od jakiegoś czasu chciałem już przeczytać, bo wiem, że ta książka dostała nominację polskiej sekcji Nagrody IBBY, jeżeli dobrze kojarzę, a może nawet nagrodę, nie wiem. To jest Antosia w bezkresie Marcina Szczygielskiego. Podobno autor jest dość kontrowersyjny z jakichś jego wypowiedzi publicznych, ale ja szczerze mówiąc, ja go w ogóle nie kojarzę. Nie wiem. Jego książki mi przeszły przez ręce. Widzę, że nawet jakieś ekranizacje jego książek tutaj były, ale ja ich nie znam i może nie ma potrzeby, żebym się dowiadywał czegokolwiek, bo dlaczego? Bo jest to książka o II wojnie światowej, a dokładnie jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli nic nie mylę, no to jej akcja rozgrywa się gdzieś w kresach polskich, czyli tutaj będzie kwestia Sowietów prawdopodobnie i NKWD gdzieś poruszana. Antosia w bezkresie, ale to jest książka dla dzieci, dla młodzieży, no powiedzmy dla młodzieży, bo to jest 10+, więc bardzo jestem jej ciekawy. W ogóle mam takie wrażenie, że jakaś ograniczona dystrybucja była tej książki, bo wcale nie było tak łatwo kupić ją. Kto to? Instytut Wydawniczy Latarnik imienia Zygmunta Kałużyńskiego. No dobrze. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Paczki się powoli kończą, ale jeszcze trochę ich jest.
co ja tutaj mam? A teraz nożyczki mam. Dobra, to może to teraz. Bo ja podejrzewam, co to jest za paczka. To jest rzecz, którą dostałem. Bardzo dziękuję z tego miejsca. Dostałem tę książkę od autora. Trochę się jej boję, bo to jest publikacja naukowa, zdecydowanie naukowa. Jeśli dobrze pamiętam, była nagrodzona, albo przynajmniej nominowana, nie, nagrodzona nagrodą Identitas. To pewnie już wiecie, że to jest Słodka Ziemia Michała Gołębiowskiego. I tak jak powiedziałem, trochę się tej książki boję, bo wiem, że to jest publikacja naukowa, albo przynajmniej eseistyka. No. Więc, no właśnie, to może o czym jest, tak? O kulturze wyczerpania i powrotach nadprzyrodzoności. Jeśli dobrze kojarzę tak z działalności autora w social mediach, z tego co widziałem, to byłaby to książka poświęcona poszukiwaniu duchowości w czasach, no już takich zdecydowanie bliższych nam, czasach powojennych, pewnie latach może 80., 70., 60. Więc w sumie bardzo ciekawy pomysł i no zobaczymy, jeśli tylko znajdzie się chwila pośród tych rzeczy, które ja sobie sam ponarzucałem w różnych tutaj wyzwaniach czytelniczych i tym podobnych, to ją przeczytam i nie zapomnę jej wam o niej opowiedzieć. Ciekaw jestem i bardzo dziękuję z tego miejsca. Dobrze. To kolejna paczka. Tę to odebrałem dzisiaj, więc pamiętam, co w niej jest. Trochę zajmie otwieranie, bo to była z nią taka historia związana, że ja myślałem, żeby kupić tę książkę na targach książki jednych i drugich, ale tego wydawnictwa nie spotkałem na żadnych targach. Albo pominąłem, albo byłem takiego dnia, kiedy jeszcze być może ich nie było, albo się z pewnych przyczyn nie pojawiło, a z jakich to zaraz się dowiecie. Bo to jest dom wydawniczy Księży Młyn, czyli pewnie już niektórzy wiedzą, o co chodzi. A książka, oto widzę, że to jest bardziej albumowe wydawnictwo, a to będzie łatwiejsze może nawet do przeczytania, ale przepięknie wydana książka Blokowiska Łodzi, część pierwsza. Sobie tutaj zobaczcie, jak to wygląda w środku. Dom wydawniczy Księży Młyn wydaje między innymi książki właśnie poświęcone Łodzi. Bardzo ciekaw jestem, które blokowiska będą w tej części, ale widzę, że to mojej części Łodzi jeszcze nie objęło, bo tutaj jest Obywatelska, Nowe Rokicie, może trochę bliżej. Natomiast jest druga część i to chyba jednak w drugiej części powinienem szukać, ale to i tak będzie bardzo ciekawe, no bo tutaj Retkinia, też północna część Łodzi, tutaj z południa jednak. O, ale widzę, że moje liceum mi tutaj gdzieś mignęło. Proszę. Świetnie. Bardzo, 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 bardzo jestem ciekawy i w ogóle bardzo szanuję za wydawanie takich książek, no, regionalnych, ale na kapitalny poziom edytorski. Wiem, że na przykład umknęła mi taka książka od nich o planach przebudowy Łodzi przez nazistów i tego, co oni tam planowali, co zdążyli zrobić, a czego na szczęście nie zdążyli. Ale widzę, że świetna rzecz. Zachwycony jestem już tak patrząc sobie nawet na ten tutaj żubarć. To jest tak, Nowe Rokicie, Obywatelska, Karolew, Retkinia, Koziny, Montfia Mireckiego, Żubarć, Wielkopolska, Mikołaja Reja, Teofilów, Pojezierska Hipoteczna, Radogoszcz. W tej książce, jeśli ktoś jest z miasta Łodzi, to polecam. No i na koniec paczka z antykwariatu, z Merlina. Tutaj będzie kilka książek. I co my tu mamy? Pierwsze dwie książki. O, widzę, że coś kupiłem w nieco gorszym stanie, no ale to jest książka już
1968 rok, wycofana z inwentarza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy. Nikt już jej nie chciał czytać, niestety. Dwie w sumie książki z czarnej serii, z czasów, kiedy czarna seria nie była jeszcze serią. Faulkner, po pierwsze, przypowieść, ta z kolei wycofana z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu. Faulkner dzisiaj pisarz wyklęty, jak się okazuje, bo śmiał w jakiś nieodpowiedni sposób opisać niektórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, a innych w zbyt dobry sposób opisać, więc jest już dzisiaj, tak jak widziałem, u niektórych skreślony zdecydowanie. A ja bym się chciał z Faulknerem zaznajomić, bo akurat tego twórcy, tego klasyka nie czytałem nic a nic i w czarnej serii pewnie będę mógł przeczytać wszystko, bo widzę, że dużo tam było wydane. Jeśli ja kiedykolwiek dożyję finału czarnej serii, bo w tym roku tylko jedną książkę z czarnej serii przeczytałem, więc chciałbym to nadrobić jak najszybciej. No i tak ten 68 rok, nie? Żeby po kolei to jednak czytać. I Anatol Kuzniecow, Babi Raj. Babi Jar, o Jezu, jaki Babi Raj. Babi Jar. Nic o tej książce nie wiem. Jeżeli... O Jezu, urodziny Hitlera? O czym to będzie? Znowu coś o wojnie. No dobrze, już miałem to zacząć czytać, ale ten temat II wojny to zupełnie nie mój temat. Ale jeżeli coś na ten temat wiecie, to też dajcie znać w komentarzach. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze dwie książki, bo z czarnej serii, z czasów, kiedy jeszcze nie była serią, książka wycofana tym razem z biblioteki rzymskokatolickiej parafii świętego Jana Ewangelisty w Paczkowie. I to jest książka Paralagerkwista. Mam nadzieję, że nie mylę płci, że to nie jest pani, ale chyba inna końcówka nazwiska by była, ale mogę się mylić, nie wiem. Tak, to jest chyba, a może nie? No nie wiem. Nie wiem i się chyba nie dowiem. Nie, ale chyba ten. Pan. Dwie mini powieści. Oni tak lubili w czarnej serii wstawiać mini powieści. Ja za bardzo za tym nie przepadam, ale no niech będzie. Sybilla i Pielgrzym. Też czarna seria z roku 68. I kończąc już na dzisiaj, Buchholz, ostatnia książka, o której trochę wspomniałem, że bardzo chciałbym ją przeczytać. Ojejku, czyżby... Nie, no to chyba niemożliwe, żeby to było z autografem. Ktoś się po prostu podpisał, właściciel chyba. Tak przynajmniej jak patrzę po tym, co tu jest napisane. Książka Józefa Hena, Nikt nie woła. Bardzo jestem jej ciekawy po przeczytaniu Twarzy pokerzysty. Domyślam się, że to pewnie zupełnie inna opowieść, ale już widzę, jedna rzecz mnie trochę rozczarowała, bo tutaj, że akcje na ziemię zachodnie, akcja filmu została przeniesiona, a książka się na ziemiach zachodnich nie rozgrywa. No to straszne. No dobra, ale nie, ale Twarz pokerzysty mi się na tyle podobała, że myślę, że chętnie i do tego zajrzę. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, czy coś z tego znacie. I to by było na tyle. A, no i przede wszystkim, jeżeli naprawdę jakiś fajny Bóg tak znacie, to napiszcie mi o nim. Pod warunkiem, że ja go nie robiłem. To napiszcie, bo bardzo będę wdzięczny. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.